Dzień dobry, witam Was twardziele i ludzie z Tytanu, z włoskiej ziemi, Val di Fassa rejon. Wiosna tutaj panuje, już trzeba śmiało powiedzieć. Jeszcze powyżej 1500 metrów daje się jeździć na nartach, ale poniżej roztopy. 3 dni mocnego narciarstwa, ponad 100 km zjazdowych nart. Mówię, no trzeba się przebiec. Zrobiłem 20 km. Zmęczenie. No, czym jest zmęczenie? No, zmęczenie jest na pewno też stanem umysłu. Ale tutaj, wiecie, Włosi tak dobrze karmią, że trzeba te kalorie gdzieś później spalić. Nie wybrałem tutaj asfaltu. Wybrałem drogę. Drogę, która jest ścieżką tak naprawdę biegową narciarzy biegowych. Ale no, nie mają po czym jeździć, bo jest tylko błoto śniegowe, więc trening, mocny trening stabilizacji śródstopia wszedł. 20 km. Moi mili, co chciałem Wam powiedzieć? No nie poddawajcie się, wystawiajcie się na coraz większe przeciążenia. Jeżeli chcecie biec dalej i dalej, to musicie przesuwać tę ścianę. Ja powoli, ja plastelinowy człowiek z Tytanu, parę ścian tych przesunąłem, więc dla Was też to będzie możliwe. Nie poddawajcie się, bądźcie twardzi, jak zresztą jesteście. Biegajcie, jeździcie na rowerze, jeździcie na nartach. Fundujcie sobie wysiłek fizyczny, bo zrobicie to dla siebie i nikt za Was tego nie zrobi. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was z tego fajnego miejsca, ładnie oświetlonego. Nasz pensjonacik tutaj. Trzymajcie się i do zobaczenia.